Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Yuken, a to trzeci już odcinek z Farming Simulator 22, w którym możecie zobaczyć moje totalne początki. Właśnie. O, wyszedłem. Ale numer, widzowie, nie wierzę. Ja wyszedłem. Ersen. Okej, może pójdę spać. Aha, sen nie jest możliwy podczas szkolenia, okej. Czyli coś muszę tu kliknąć pewnie. No właśnie, w którym widzicie totalnie moje początki. Udało nam się, moi drodzy, posadzić... Mam nadzieję, że save się zapisał. Mam taką nadzieję. Jeżeli nie, no to musiałbym go jakoś pewnie wczytać. Może zróbmy anuluj szkolenie. Teraz spróbujmy zrobić sen. O, której mam wstać? Jest... No i oczywiście czas będę musiał. No i co, ja będę tak spał? No trochę długo śpię. Okej, dobra, obudziłem się. Koszt utrzymania ziemi. No dobra, dobra, moi drodzy, dobrze. F latarka. Po co mi latarka? Stoją... No chyba rośnie, chyba rośnie. Czekajcie, musimy sobie w ogóle tutaj zobaczyć wszystkie rzeczy. Zaczynając... Przede wszystkim od ustawień, bo coś mnie tutaj nie pasuje, widzowie. Idź do tyłu, idź do przodu, idź w prawo, idź w lewo. No i o co chodzi? Powinno działać. Patrz, w prawo to tu. I w lewo. Dobra, może tak. Zapisz ustawienia. Coś musiałem nagrzebać. No. No nie chcę mi iść. Kurde, nie mogę się ruszyć, widzowie. No. Czasem. 9. Przełącz na widok mapy. No okej, no ale jakby mapę to... To spoko. No i co? Ja mam tak tu stać, jak taki cielok? Generalnie chciałbym, słuchajcie, czas przyspieszyć. Chciałbym zdecydowanie, słuchajcie, przyspieszyć czas i to było chyba tutaj. Czas rzeczywisty, w żadnym wypadku czas rzeczywisty. Damy na maksa, zobaczymy jak nam szybko... Ale serio, że ja się nie mogę ruszyć? W górę patrzy, w dół patrzy, strzałkami działa, no a tu? Okej, wsiadłem. Teraz gorzej, jak nie będę mógł pojechać. Dobra, no tu działa, nie wiem dlaczego przy chodzeniu nie działało, ale okej, do kombajna jeszcze się nie garniemy. Ja wam powiem, taki mam pomysł, widzowie. Wsiądę sobie w furacza. I tylko ja bym najchętniej sobie, słuchajcie, GPS-a zaznaczył na mapie i to... Jest jedyna rzecz, która na ten moment mnie... Musimy zobaczyć, co my tu mamy. Jakiś market. Może ten market to jest sklep. Kurczę, gdzie ja jestem w ogóle? Nie ma tu nic bliżej mnie? Tu jestem. Dobra, znalazłem się. To tutaj co jest obok mnie? J-Mart. Tu jest stacja benzynowa, tu jest jakiś bar fast food, piekarnia, zbiornik na wodę. No to są moje rzeczy. Tu jakiś tam pociąg jedzie na tej mapie. Nie, pociągu nie chcę. Zobaczmy, co to jest. Tylko jak ja bym tu mógł, nie wiem, enterem? O kurczę, no powinno się dać, wiecie, zaznaczyć jakby GPS-a, nie? Tak jak jest to na przykład odwiedź. Aha, w ten sposób to działa. Dobra, tylko znowu ruszyć się nie mogę. Łejery. Czekajcie, bo... To może sterowanie... To może zróbmy inaczej. Nie, inaczej. Tak i tak. To spróbujmy. No i też nie działa chodzenie. Pozacinało się coś. Dobra. Coś się pozacinało, widzowie. Nie mogę tam pójść. Chciałem zobaczyć, co to jest. Normalnie myszką obracam.
Tu mi nadal patrzy w dół, patrzy w górę. Trzeba może, dobra, to może trzeba inaczej zrobić. Patrz w dół, tu. Patrz w górę, tu. A w ogóle to jest jakoś dziwnie tutaj zrobione, powiem wam szczerze. Jakoś po tym Eurotracku, który no... Dobra, ustawiłem, spoko, to już wiem, o co chodzi. Dwa klawisze były, no i o co chodzi? No i nic nie działa. To, że ja tu sobie przyszedłem, to mi nic nie daje. Enter duszę, nie ma, nie wiem, E. No i to jest właśnie, widzicie, no... Brakuje mi konkretnie informacji, co ja mam na przykład zrobić, tak? Bo, no dla mnie to jest bardzo takie troszkę uciążliwe. Tu coś jest. Dla mnie, wam powiem szczerze, jest to uciążliwe. Jestem tak nauczony, że... Zazwyczaj jak się w coś wchodzi, to jest napisane na przykład naciśnij E, a tu nie ma żadnych informacji. Może ten samouczek jednak trzeba będzie włączyć, widzowie, bo... Gdzie był ten samouczek? On był gdzieś w ustawie. No już nawet nie wiem, gdzie był ten samouczek. No, no i właśnie. Także macie pewnie ze mnie niezłą bekę w tym wszystkim. Pewnie macie niezłą bekę. No tu jest niejako samouczek, ale... To są... Aha, farming. Tam tworzenie postaci to akurat... To ja muszę, myślę, że sobie jednak poczytać, wam powiem szczerze, natomiast... No tu myślę, że nie ma nic takiego. Zmieńmy miesiąc, nie mam produkcji, tu mam cały czas to zlecenie, które mi wisi. Powiem wam tak, ja nie należę do ludzi, którzy by narzekali czy coś, tu już mnie znacie, jak oglądacie moje odcinki, natomiast no, są rzeczy, których mi tu ewidentnie też brakuje, nie, bo tu poszedłem do sklepu, nic nie mogę z tym zrobić i na przykład... No są rzeczy, których mi tutaj brakuje, nie? Jakichś takich prostych informacji. Chociażby na przykład o obsłudze tego, tak? Bardzo prostych informacji. No, no brakuje mi tego, nie będę mówił, że nie. I uważam, że mogło być to lepiej zrobione. Sklep z pojazdami. Tu chciałem się udać. No dobra, spacja, odwiedź sklep. No jestem w sklepie, no i co? Tam jest pewnie mechanik, tu jest pewnie sklep. No i co? No i co? No i wchodzę. R. No nie. Czekajcie, zakup pojazdów, narzędzi. Jedną do sklepu, drugą do warsztatu. Jeśli zaparkujesz maszynę w wyznaczonym miejscu warsztatu handlarza, możesz zmodyfikować swój pojazd, naprawić i zmienić jego lakier. Aha, czyli tu muszę przyjechać. Okej. Dobra. Wyprzedaż pojazdów używanych pozwala zaoszczędzić, bo znajdziesz tutaj w ofercie zmniejszoną. No nie jest napisane, słuchajcie. Jak dla mnie, no... Otwórz menu sklepu, dobra, R. Okej, no teraz rozumiem, no i teraz działa. Okej. Tylko ja nie wiem, czy ja coś chcę kupować, nie? Tak chciałem tylko zobaczyć, co tutaj jest. Chciałem zobaczyć... Generalnie wszystko, co związane... Maszyny używane w leśnictwie, no ale to w życiu nie stać mnie na to, kochani, moi drodzy, gdzie? To kosztuje majątek jakiś, to nie. To także raczej nie tutaj. Tutaj są przyczepy, tu są obiekty.
Tu są jakieś promocje. Dobra, tu jest coś na sprzedaż, ale po co mi to, jak ja wiecie, na razie nie zależy mi na kultywatory, siewniki. No to w zasadzie mamy. Kombajn mamy. Średnie ciągniki. Handlarz zwierzętami, budowa, tereny, o. No i co? A, i tu są. Okej, okej, okej. Konie, krowy, świnie, owce, kury. No ale za 79 tysięcy, słuchajcie, nie będę chyba do kur kupował budynku, bo... Tu nie ma żadnych informacji właściwie. Ja bym chciał na przykład jakieś informacje tutaj na ten temat uzyskać. Aha, takie coś jest. No dobra, tylko tu mi nie daje żadnych informacji, co ja z tego mam. Jakby... No wiem, że to nie jest mój teren, to wiem, tylko ja bym chciał tutaj porównanie zrobić. A jak widzicie... Nie mam żadnych informacji w sensie... A, tutaj mam. Wybieg dla kur. Dla 30 kur. A tutaj jest dla 360. Aha, czyli jest jeden wybieg, a reszta tu jest dla kurnik. Dobra, 360 kur, ale czy 360 kur nam zarobi? Wiecie co, wróćmy, widzowie, myślę, że wróćmy na farmę naszą. Słuchajcie, wróćmy na farmę, może już nam urosło co trzeba. Póki dobra, ale wiemy, gdzie jest sklep, spoko. Spoko, nie ma problemu. A, i teraz nie mogę się przenieść tu, co? Dobra, wsiądź do pojazdu, nie chcę na razie wsiąść do pojazdu, spacja, odwiedź. A dobra, przyszedłem do zbiornika na wodę, okej, dobra, jesteśmy, spoko. Już się widzicie, zaczynam ogarniać. Okej. No i tu mamy, słuchajcie, posiane. No, posialiśmy, ale to w życiu nie wygląda mi ten rzepak. A! Wzrost zbioru wymaga wałowania. Fajnie, bo tutaj jest jakaś informacja, żebym ja wiedział, co to jest to wałowanie. Wzrost zbioru plus 50% na nawiezienie 0%. No dobra, trzeba by nawóz. To domyślam się, że muszę skądś ten nawóz wziąć. Widzowie, moi drodzy, kochani. Czekajcie, wodą to nie chyba. Tam coś się świeci. A jak już jestem pieszo, to już może zajrzę tu. Nic tu nie ma. Tam jest jakiś znak zapytania, nie wiadomo, o co chodzi. Zobaczmy, o co chodzi z tym znakiem zapytania tutaj. Pojawił się znak zapytania. Otwórz menu pomocy. Aha, że pomoc, no. Rozsiewaj wapno co trzeci zbiór. No pierwszy zbiór zrobiłem. Słuchajcie, pierwszy zbiór zrobiłem, także... O, ale może już ten rzepak coś tutaj zaczyna? Wałowanie. Okej, to jest jakieś wałowanie potrzebne. Kurde, ja się, słuchajcie, wziąłem za rolnika. Ja nie wiem, co to jest wałowanie, nie? Rzepaku. No dobra, zobaczmy, tu jest jeszcze jakiś... Znowu jest menu pomocy. Dobra, tu nam pokazuje dodanej rzeczy. Okej, okay, czyli jakby okej, okay, bo jest znak zapytania i pokazuje nam do czegoś, czego to dotyczy. Spoko, rozumiem. Z tym coś mogę tutaj? Podnieść przedmiot, a w zasadzie po co ja go mam podnosić? Przedmiot jest za ciężki, no nie dziwne, nie? Myślałem, że coś mi... Idź ty wrono, bo cię kopnę zaraz. Czekajcie, czekajcie, widzowie. To już zwiedźmy sobie gospodarstwo w tym odcinku. I zobaczmy. Czy
Przyczepa, a to jest tylko przyczepa. No dobra, no na przyczepie to mi specjalnie nie zależy w tej chwili. To tutaj ogarnęliśmy, bo akurat udało mi się, słuchajcie, pracownika wziąć i zawiózł, także sobie z tym poradziłem. Nie jest to akurat takie trudne, tylko niektóre rzeczy są, no, troszkę tutaj w garażu raczej nic nie znajdziemy, tam coś jest jakieś. Zobaczyć, co my tu mamy, jakieś schody do góry. Wiecie, mamy, o, tu jest jakieś w ogóle schody w dół są. Widzowie, co my tu mamy za patiendę? I schron chyba. Co to tu jest? Nie mogę tu wejść. Mogę? O, wszedłem. No i co? Wszedłem, no i co? Tak w sumie bez sensu wszedłem. A, kanał. Dobra. Myślałem, że coś tutaj jest może ukryte. Słuchajcie, jakieś skarby. A to tylko kanał. Okej, dobra. Jeszcze na górę zajrzyjmy. No. Kurde, no i dalej chyba nie mogę, co? Mogę. No nie pójdzie dalej, patrz. A nie, wszedł, dobra. Okej. Okay. Ciekawe, co się stanie, jakbym stąd skoczył. Mogę nie próbować lepiej, bo... No i tu w zasadzie niczego takiego nie mamy. No to jakaś drabina. Tu raczej nic nam się nie przyda. Do naszej gospodarki. O, hamak, jakaś torba. Tak z nic, tak raczej z takich rzeczy, które by nam się mogły przydać. Krzesełko. Zobaczmy. A, nie można nawet przez okno. Kurde, latarkę, żebym ja z latarką chodził. Tu se skoczę, to będę, o. Będę po schodach chodził. No dobra. Dobra, tutaj coś z haciendą jest. Mapa i filtry, no dobra. Nie, no to wiem akurat, co mapa pokazuje, to wiem. A miałem przed chwilą chyba inne auto. Widzowie, ja miałem czerwone auto, a wydawało mi się, że było białe. Wiecie, ja byłem wręcz przekonany, że takiego auta nie miałem. Dziwne. No tu stoją maszyny, nikt ich nie ukradł. Do chaty wejść chyba nie można. Sen. A co mi da sen? Po co mam spać, jak tutaj chcę, żeby mi coś urosło. Wiem, że można tutaj, słuchajcie, też trawę kosić. Tu w ogóle coś jest. Co to tu jest? No to już całe gospodarstwo zwiedzone, no. Wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi z tym. Tylko żeby to skosić, to nie wiem. Tutaj jest napisane na przykład 51% i wymaga wałowania. I to jest dla mnie na przykład taka zagadka. Wałowanie to raczej nie jest zbieranie. Bo wzrost należy do mnie. Rodzaj rośliny rzepak. 50%. To podeptałem. O, faktycznie się podeptało. Dobra. 51% raz jest 50%. Jakby nie rozumiem... Raz jest 51%, raz jest 52%. Coś mi mówi, że wymaga wałowania. Wzrost zbioru plus 50%. No niby rośnie, będzie chyba zaraz, tylko czas by trzeba już. O, ten jest dobry. Widzowie, mamy rzepak. Ale ładny. Dobra, czyli, no tak, bo ja ten najpóźniej siałem. Nie wiem, czy siałem ten pierwszy, czy tamten. Już teraz nie pamiętam, który siałem najpierw. Ale wydaje mi się, tam też jest już żółty. Dobra, no to już wygląda jak rzepak, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Ale też jest wzrost zbioru plus 51%, czyli co? Czyli musiałbym to nawieść czymś. Dobra, weźmiemy za chwilę kombajna, naszego bizona i spróbujemy. Tylko luty, no w lutym zbiorów nie będziemy robili.
Więc myślę, że zbiory zrobimy, ja wiem, kiedy to się zbiera w ogóle. Nie wiem, kiedy to się zbiera. Plus 51%. A, to tak słońce lat. A bo ta godzina tak ten, okej. Okay. Mogłoby szybciej ten czas mógłby lecieć w zasadzie, nie? Bo to godzina tylko tak zasuwa. To jakby nic mi nie. Ten czas mi nic nie daje. Dobra. Coś bym porobił, może trawę bym skosił, tylko nie mam sprzętu do trawy. Muszę widzowie kupić. I teraz tak, to będzie nam potrzebne później. Najpierw będziemy kombajna potrzebowali zasadniczo. I z kombajnem, a może tu najpierw pójdziemy kombajnem? Wygląda, że rzepak jest okej. Co myślicie, widzowie? Kurczę, chyba jest okej, nie? To jest plus 52%, też jest wymaga wałowania. Nie wiem, ile jaki rzepak musi być wysoki. Wydaje mi się, że jak rosną na polach rzepaki, to są jednak wyższe trochę jeszcze. Więc nie wiem, no wygląda, że. Kurde, wygląda jakby był dobry, nie? Taki do koszenia. Nie wiem, zaryzykujmy z tego małego pola, zróbmy koszenie. Słuchajcie. Z tego małego pola jednego mogę zrobić koszenie. Możemy spróbować. Może pracownika do tego zatrudnimy? Jeszcze by się przydały światła jakieś, to poczekamy z tym koszeniem do dnia. O! I teraz może widzowie, moi drodzy, robię ryzyk fizyk. Robię z tym ryzyk fizyk i myślę, że zrobimy tak, że teraz sobie czas po prostu przesunę, czy spowolnię na realny. Próbuję to skosić, słuchajcie. No wygląda jakby ten rzepak już był okej. Okay. No nie wiem. Więc zrobimy taki manewr, że. No już się powoli uczę, już ogarniam co nieco, ale jeszcze dużo, długa droga, słuchajcie, przede mną. No dobra, tylko gdzie były ustawienia? Tu były chyba. Dobra, i czasu. Dajmy czas rzeczywisty. Dajmy, słuchajcie, czas rzeczywisty. I teraz tak. Włącz kombajn. Rury nie muszę wystawiać chyba. Już jakoś tak pojedziemy, wiecie, już pojedźmy już. Trochę jak ludzie, nie? Koszeniem. Ja przed chwilą, słuchajcie, też dla was odcinek z Eurotrucka nagrywałem i tam trochę inaczej sterowanie u mnie wygląda, jeśli chodzi o pojazdy, i teraz tak się nie umiem. Będzie to trudne wyzwanie, wam powiem, widzowie, że będzie to dosyć trudne wyzwanie. Dobra, tak sobie pojedziemy. Zobaczmy, czy działa. Chyba będzie kosił, co? Jak myślicie? Ej, nie kosi. Kurde, nie kosi. I co, to ten rzepak tym się nie kosi? To jest to wałowanie. O kurde, myślałem, że się kosi ten rzepak. Oj, oj, oj. Może X-em? Nie. Wystawianie rury nic mi nie da. Kurde, nie chcę kosić. I co, tak jakby za wcześnie było, czy co? O, wysiadłem. No i patrzcie, teraz działa.
Informacje o polu tutaj mamy, a to mamy... Czyli będę musiał pewnie kupić jakąś maszynę. Słuchajcie, do koszenia rzepaku. No dobra, wiecie co? Zróbmy taką rzecz. Uprawy. Rzepak. Nie, tu nie działa. Siew. Zbiory. A. Dobra. Okej, okay, czyli może mam do... Słuchajcie, moi drodzy, czyli... Czyli... Tutaj nie jest napisane zasadniczo. No rzepak. No dobra, wszystkie są zbierane za pomocą tego samego kombajnu ze zbożowym headerem. Słuchajcie, czyli wynika z tego wniosek taki, że ten rzepak jeszcze za wcześnie ma. Ja tu niepotrzebnie wjechał. Siane. Czyli trzeba czas, myślę, przesunąć. Dobra, no to wychodzi na to, że słuchajcie, że jakby... Wychodzi, widzowie moi drodzy, na to, że rzepak jeszcze nie dojrzał. No bo wychodzi... Wiecie, no musiałem sprawdzić, no nie znam się, no może się zakładałem... Słuchajcie, zakładałem, że może być specjalny... Tutaj do tego pług potrzebny, a się okazuje, że nie. No jest 51% ten rzepak, 52%. Wymaga wałowania. I nie rozumiem kompletnie z tym wałowaniem jeszcze. To tak jakby... Rozumiem to tylko tyle, że jeśli nie zwałuję tego rzepaku... Nie, że pole wymaga wałowania. No jak rośnie, to jak ja mogę zawałować? Kurde. Jery, widzicie co to naprawdę, jakby... tutaj nie jest napisane, tu są międzyplony, no to tutaj nie ma. Wałowanie jest. A, no ale to wałowanie trzeba było zrobić. Wałowanie pozwala zwiększyć plony. A, czyli po zasiewie się robi wałowanie, a ja tego czegoś do wałowania nie mam. Wałów dostępnych w dziale sklepu, pielęgnacja łąk. Dobrze. Czyli wałowanie, okej. Okay. Czyli ja muszę do sklepu się udać, słuchajcie, ale teraz to już nie zwałuję, no bo teraz to ja mogę zwałować, jak zasiałem, ale wtopa, widzowie. No nic. Teraz to ja mogę czekać, co jedynie, jak nie zwałowałem. Ale wtopa. Wiecie co, to ja może tutaj spauzuję nagranie na tym etapie. Będę tutaj stał, niech ten czas przeleci i zobaczymy, kiedy będę zbierał plony. I po prostu się zobaczymy za chwilę, no bo bez sensu, żebyście tak tutaj patrzyli ze mną, jak rzepak rośnie, no bez przesady. Ale wydaje mi się, że rośnie. Wydaje mi się, że rośnie. Dobra, to za chwileczkę się, moi drodzy, widzimy. No dobra, widzowie, jestem. Zobaczcie, niby tu jest napisane gotowe do zbioru, także... Niby jest napisane, że gotowe do zbioru, więc no skoro tak... Ja wiem, że wy macie kabaret z tego, widzowie. Ja się domyślam. Ja sam się z siebie śmieję, ale uśmiech w życiu jest bardzo ważny. Jest napisane, że gotowe do zbioru. No, teraz się zbiera. Okej. Okay. Czyli to akurat fajne. To mi się podoba, że
I wiemy, że... Aha, teraz czekajcie, widzowie, czekajcie, czekajcie, bo teraz jest taki numer, że ja ten czas mi się zaraz, kurde... Zróbmy może tak, bo teraz w nocy to... O ja... O, światła włączyłem. Mogę jechać, słuchajcie. Dziwne to jest. Ale jedziemy. Nie poddajemy się, słuchajcie. Noc czy nie noc, trzeba kosić rzepak. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że to co wylatuje... Mam nadzieję, że to co wylatuje za mną, to nie jest to co mam zbierać. Złóż kombajn, czekajcie. X. No, no nie, złóż kombajn nie, wystaw rurę nie. Włącz pokos słomy. Dobra, no dobra, dobra, dobra. No chyba wszystko mamy jak trzeba. Chyba zbieramy. No zbieramy, jest 200 litrów, dobra. Okej. Okay. I teraz muszę pamiętać, że to wałowanie muszę zrobić. No widzicie, człowiek się całe życie uczy, nie? Jak to się mówi, umiera głupi. Okej, okay, zbieramy rzepak. Zobaczymy, czy my na tym coś w ogóle fajnie zarobimy. Tylko 430 litrów możemy zapakować tego rzepaku. Zobaczymy, widzowie, czy to była dobra decyzja, jakby wiecie, no niczym nie sugerowana, tak tutaj intuicja mnie prowadziła. A więc no... Nie wiem, czy to była dobra decyzja, jestem takim człowiekiem, który lubi się uczyć na błędach. Uważam, że tak jest lepiej. Nawet jakby niektórzy z was się mieli pośmiać, no to trudno, no. Życie, no. Ale mimo wszystko na błędach się lubię uczyć, więc nie wiem, czy to była właściwa decyzja. Tego się przekonamy. Teraz w ogóle z czasem trochę spieprzyłem, bo ten czas można by na chwilę przyspieszyć jednak. Słuchajcie, można by przyspieszyć, żeby... Leciało nam do dnia. Też tak dziwnie patrząc, wiecie, jeśli chodzi o troszkę bym powiedział realizm, to jest to troszkę takie dziwne, nie? Że sialiśmy na jesień, a zbieramy... No niby tutaj może nie ma, wiecie, zimy w tym miejscu, ale jest to dziwne, że zbieramy na... Zbieramy na kwiecień, bo zazwyczaj plony, no to się zbiera gdzieś tam lipiec, sierpień, nie? Dobra. Wiemy w każdym razie, że trzeba już na pewno... Wiemy już na pewno, że trzeba to... wałować. Jest to jakaś opcja do następnego siewu, no ale jakbym miał, tylko ciekawe ile też zarobimy na tym, bo wiecie, no to jest dla mnie taka podstawa i od tego będzie powiedzmy moja motywacja, widzowie, zależało, bo bądźmy sobie tak jakby szczerzy, znów tutaj, o teraz czas, bądźmy szczerzy, słuchajcie, znów może porównanie będzie do Eurotrucka, ale a też co, mam czekać, tak? Znów będzie, słuchajcie, porównanie do tego, kurczę, Eurotrucka, ale jakby, no, nawet na samym początku, nie mając jakiegoś tam levelu, ja no, rozumiem, że w Eurotrucku, nie wiem, 3000, 4000 za pierwszym razem mam za kurs. To jest dla mnie w pełni jakieś tam motywujące, że levelując zarabiam coraz więcej i tu jestem po prostu ciekaw, jednak trochę tej pracy włożyłem i
chciałbym, żeby to też tutaj działało trochę motywująco, że wiecie, że jakby to powiedzieć najprościej. Że mogę sobie pozwolić na przykład na zakup kolejnej ziemi, czy jakąś inwestycję, tak, jakiejś maszyny. To jest dla mnie takie, taka podstawa, widzowie. O, i teraz działa, wtedy nie chciało mi wysiadać, także to też widzicie, no coś tu czasem... Gotowe do zbioru, dobra. Po tym ciągnikiem sobie odjedziemy. Widzicie, teraz mi normalnie działa, jest wszystko git. W ogóle te ciągniki jakoś tak mam, słuchajcie, dziwnie tu porobione, w sensie, że porozrzucane stają. Ja wiem, że pewnie tutaj fanatycy rolnictwa powiedzą, że jestem bałaganiarzem i pewnie będą mieli rację. To nie można. To nie można, jak można. Ja tu zbieram, nie będzie żadnego, że nie można. U mnie czas to pieniądz. To ja będę tu czekał, aż deszcz przestanie padać. Jedyna trudność, jaką na razie mam, to czasami z tym sterowaniem. Wiecie, to jest takie dwa różne światy, bo tutaj nagrywam na przykład do was też tę nową serię z Eurotracka, gdzie robię levelowanie konta i tam troszkę jednak jeżdżę tymi pojazdami, no tu siłą rzeczy też, no i troszkę inaczej one działają, jeśli chodzi o sterowanie i tak. Wiemy, że tu musi być powałowane to później, więc tak, no, takie wałowanie na pewno zrobimy. Tu jakieś chwasty porosły, trudno. Miało nie być pastu. ...19% mamy kombajnu zapełnione. Czekajcie, może od razu pojedziemy tu na wprost. To co, będziemy zawracać po chwilę bez sensu, jak możemy... Niby tu też możemy zbierać. Mi się zawsze, słuchajcie, wydawało, że ten rzepak, kiedy jest taki żółty, to jest taki do zbioru, a nie taki już brązowy. Taka ciekawostka. Zobaczymy, czy ja tu w ogóle jakieś pieniędzy dorobię, nie? Widzowie. Jak się nauczę, pewne rzeczy wyczuję, zobaczę, co fajnie działa, czego nie robić. Z tego oczywiście później w jakiejś tam perspektywie czasu będą poradniki. Będą oczywiście, że tak. Natomiast teraz się uczę i sam też tych błędów chcę popełnić, żeby móc właśnie potem je przed wami was ostrzec, jakich na przykład błędów nie popełniać. Jak najbardziej się to zgadza. To muszę podnosić? Nie muszę tego podnosić. Bez sensu to podnosiłem. Także zobaczymy, co to tutaj wyjdzie. No, mamy nazbierane 2000 litrów. I dość sporo. Jest szansa, kochani, że troszkę zarobimy, a tam było chyba wpisane 2000 płacą, tylko nie wiem, 2000 za ile? To jest dobre pytanie, za ile płacą te 2000? Jeżeli tylko za całość miałbym 2000 dostać, no to bardzo słabo, nie? Powiedzmy sobie wprost, to było strasznie lipnie. Dostać 2000 za tyle roboty. Ile ja tych kul bym musiał tu zasiać, żeby... Jeszcze myślę o drewnie, żeby jakieś drzewa pościnać. Myślałem, żeby dokupić jakąś
ziemię, no ale to wiecie, ja nie chcę też tych pieniędzy wydawać tak bezmyślnie, bo jednak jak widzicie, jakiś tam zawsze koszt utrzymania gospodarstwa odchodzi. I nie chcę kompletnie. Kompletnie, słuchajcie, nie chcę, wiecie, się spłukać z kasy, bo to też nie o to chodzi. Zawsze to jest taka, też kredyty to tym bardziej. Jak się mniej więcej zapoznam z mechaniką gry, no to wtedy możemy, wiecie, robić ryzykowne jakieś transakcje, challenge, czemu by nie. 5 rano, Yuken na polu, a pierdziela kombajnem, słuchajcie. 5:28. Dobrze. I to będzie trzeba znowu poorać. Będzie trzeba wałować, a do wałowania musimy pewnie kupić jakąś maszynę. Mam nadzieję, że będzie to jakoś, wiecie, tak w miarę sprawnie podpisane, no bo jednak tych maszyn trochę jest i dla kogoś, kto no, z rolnictwem nie miał nic wspólnego, czyli dla mnie, no jest to na pewno na początku trochę skomplikowane. No nie będę przecież mówił, że nie. No jest to troszeczkę skomplikowane, ale to jest, myślę, że wszystko kwestia, wiecie, zapoznania się z menu, ze wszystkim, jak to wygląda. 3000 litrów mamy. Mam nadzieję, że te 2000, jeżeli 2000 płacą za 1000 litrów, to ja to rozumiem. Będziemy mieli około 4000, to byśmy wtedy dostali 8 koła. No i to wtedy jest dla mnie jakaś tam akceptowalna stawka na początek, nie? Taka, wiecie, motywacyjna, że jest spoko, że tyle rzepaku zasadziliśmy i nie wiem, dostaniemy przykładowo 8 koła. Oj. Się mocno skręci. Wolałbym. Dobra, później się to zrobi. Także tak licząc te 8-10 tysięcy, uważam, że to by była uczciwa stawka za powiedzmy tyle pracy, nie? Ile włożyłem. Wiadomo, że tu mamy kasę w euro, a nie w złotówkach. Szkoda. Dobrze, że na pewno jest po polsku ta gra. Super. Inaczej to byłoby ciężko. Dla kogoś, kto nie zna kompletnie tutaj podstaw rolnictwa, to na przykład jakby była w języku angielskim, by no mega, myślę, że utrudniało. Natomiast, o kurde, żniwa, widzowie, żniwa. A dbać o miniaturkę, nie? Szkoda, że tego sterowania nie mogę wyłączyć. Pewnie gdzieś tam się da to wyłączyć. Zbierz plony swojej pracy. No zbieram. Powiadomienie mi wyskoczyło, jakąś nagrodę. Odznakę. No, także około 4000 litrów będzie, no to mówię, to taka stawka by była spoko, ale zobaczymy. Teraz tak, z kombajna muszę dać do silosu, a z silosu do traktora. Ostatnio zatrudniłem do tego pracownika, a teraz widzowie zrobimy to sami. Chociaż ten pracownik dużo nie wziął, bo tam raptem chyba 100 euro za. Chociaż za samo zawiezienie 100 euro to nadal jest. Trzeba się robić tutaj bardziej oszczędnym, nie? No nie mogę być tak rozrzutny aż. Zobaczymy. Zobaczymy, widzowie. No dobra, mamy zasadniczo pokoszone przez to chyba. Nie, tu jeszcze kawałek został. Został kawałek i tam został kawałek. No. Tak wszystko to wszystko, słuchajcie. Dobra, tamto pole skosiłem. Chyba od tamtego zaczynałem. No.
całkiem spoko. Podoba mi się, nie jakby tutaj, wiecie, nie narzekam. Są jakieś tam drobne rzeczy, które dla mnie są jeszcze, wiadomo, nie... nieogarnialne przez to, że może nie jest do końca takie to intuicyjne wszystko, nie? Mapa na pewno bez możliwości ustawienia GPS-a jest dla mnie minusem, no chyba, że nie umiem tego GPS-a ustawić, widzowie, ale zobaczymy, jak się załadujemy. Chyba, że to od razu, nie, no bo to trzeba dojechać ręcznie, no przecież takie teleportowanie się to jest bez sensu. Mi się wydaje. Dobra. Mamy to, widzowie. Mamy to. Pierwszy sukces drobny. To teraz tak. Musimy wystawić rurę. I tutaj to zsypać. Chyba, żebym od razu zsypał, słuchajcie, na przyczepę, ale czy to tak... Kurde, czy to tak można? Tutaj nie wiem, czy to tak się da. Czekajcie, zrobimy eksperyment, moi drodzy, ale pewnie bym musiał... A dobra. Próbujemy do silosu to dać. A patrzcie, patrzcie, jak idealnie wyliczyłem, nie? 4001 litrów rzepaku. Ja w głowie tak sobie ustaliłem, że będzie 4 koła i jest. Pytanie teraz, czy my to sprzedamy. Ej, tak. Ciągle mam problem z tym. Dobra. Rura. Wystaw rurę. Zobaczymy, czy to się automatycznie będzie robiło, czy ja muszę coś... Niby leci, nie? Do silosu niby leci. Robię to, słuchajcie, w celach takich edukacyjnych dla samego siebie, nie? Dobra, czyli wystawiamy rurę, idzie automatycznie, spoko. Wyładuj tutaj. Wyładowałem chyba, nie? Przerwij wyładowanie. Dobra, okej. Okay. Chowaj rurę. Kombajna schowamy też. A! Czemu on mi tak dziwnie jeździ? Dobra. I zobaczcie, teraz nagle działa, jest wszystko gites. Tym traktraczkiem musimy pod to podjechać. I zawieźć to do silosu. Także zrobię to. Mój pierwszy... Słuchajcie, mój pierwszy własny kurs. Co muszę zrobić? Otwórz pokrywę N. No dobra. Ctrl I, no to nie, no bo... Nie! Rozpocznij napełnianie, R. Pszenica, jęczmień. Rzepa. No, moi drodzy, to już się nasypało całe? Chyba się napełniło. Dobra, no i teraz muszę z tym pojechać. I to jest dla mnie taka sytuacja z tą mapą troszeczkę... Może inaczej, rodzaje roślin, rzepak, a nie, to mi będzie pokazywało, kurde, filtry, ja tutaj... Rodzaje roślin... A, tu też można sprawdzić gotowe do zbioru, ale fajnie. Stacje załadunkowe. Rozładunkowe.
A, no ale to musiał wszystko inne powyłączać. O. Czyli tu blisko siebie mam, ale to nie jest powiedziane, co to jest. Ostatnio jechał tutaj, skup zboża wschód. Słuchajcie, skup zboża wschód. Tu jest też coś innego. Handel zwierzętami. Silos zbożowy zachód. No ale silos nie powiedziane, że jest skupem. Więc ja muszę jechać tu. Czyli dobra, no to pojedziemy ulicą. Jedziemy w środku, widzowie. Ło, jak ta kierownica lata. Miota jak szatan. Czekajcie, stop, stop, stop. Zamknij pokrywę, muszę zrobić. Bo jeszcze się okaże, że pogubię połowę. Jeszcze się okaże, że połowę pogubię tego, co po drodze, nie? Bym połowę pogubił. Dobra. I tak, prawo. Bo jak to dziwnie jeździ. O kurde. Widzowie, moi drodzy, ale to jedzie dziwnie. Nie no, tutaj łączenie jazdy w farmingu będę raczej unikał po tym, jak nagrywam Eurotracka, bo ja się tutaj po prostu nie odnajdę. Więc dla ciebie, drogi widzu, robię teraz tą trasę. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Dla lepszych zasięgów też mnie to zmotywuje, żeby się dla ciebie więcej rzeczy nauczyć, które później wam w poradniku pokażę. Fajnie zmontuję filmiki, na pewno, mogę obiecać. Czekajcie, tu mam jechać w prawo już? To było już było. A jak nie będzie? Chyba tu. Jaki traktraczek śmieszny. Ta kierownica to jest w ogóle, zobaczcie. Chyba, że tu się coś ustawia, po prostu czułość, nie? No dobrze jadę. Aczkolwiek nie jestem przekonany do końca. Chyba źle pojechałem, wiecie? O kurde, auto mnie wyprzedza z prawej strony. Nie no, źle pojechałem, wiecie? Kurde, źle pojechałem. Teraz muszę skręcić w lewo, tak? Dobrze? Dobrze. Dojechać tam dojadę, tylko po prostu od innej strony. Dobra. Tam to zawiozę. 4000 litrów mamy. 4000 litrów mamy i ciekawe, ile za to kasy nam dadzą. 4000 litrów rzepaku. A tu jaki rzepak rośnie? No tak, bo nawieźli pewnie. Dobra, widzowie, wszystko wiemy, nie? Taki rzepak powinienem mieć, no bo miałbym dwa razy więcej, gdybym zrobił nawożenie. Okej, nauczę się. Czyli na pewno muszę sprzęt do nawożenia kupić. To jest więcej jak pewne. I do wałowania. A tak to się nazywa. Dobra, są tu jakieś silosy. Ja tu się wjeżdża tylko. A brakuje mi takiego GPS-a, nie? Jak jest coś takiego w Eurotracku. Chyba tutaj się wjeżdża. Wygląda, że tu. Pewnie muszę tu wjechać. Rozpocznij wyładunek rzepak. Proszę bardzo. Ale trochę chyba by trzeba.
trochę do przodu podjechać, bo wysypie się. Dobra, rzepa. My dostaniemy za to jakąś kasę. No dobra. Wyładowałem. I co dalej? Wiecie, jakby wam to powiedzieć, moi drodzy, fajnie by było, jakby mi kasę za to dali, nie? No dobra, czyli stąd się wyjeżdża i pewnie gdzieś muszę podjechać po kasę. Żeby tam było jakieś biuro z kasą. To na pewno będzie tak zrobione bardziej... Niemożliwe, słuchajcie, że mi kasy nie dali, no jak? Chwila. Rozładowałem. Rozładowałem, tak? I to gdzieś tutaj muszą mi zapłacić. Gdzie tu jest jakieś płacenie? Za ten rzepak. Halo, ludzie, pieniądze. Daj pieniądze za las. Gdzie są pieniądze za las? Tak traczkiem to potrawię możemy. No tu nic nie ma. Ej, no bo... Widzicie, to jest na przykład dla mnie też takie... Znów brak takiej informacji, tak? Niby jedziesz, sprzedajesz i nie wiesz co dalej. Nie wiem, mogę podjechać tu, ale nie wiem, czy to nie jest przypadkiem coś innego zupełnie. Nie, to jest mechanik, a to? Pewnie jeszcze do czegoś innego. No to będzie tyle na ten odcinek. Oczywiście chciałbym go zakończyć przyjęciem zapłaty za należnie wykonaną mi pracę. Dawać pieniądze za las. Już, raz, raz. Bo nie odjadę, blokuję. Robię strajk, widzowie. Ja tutaj wsypałem swoje te i teraz co pieniądze. Tam są jakieś schody, może tam do góry trzeba iść. Mi się wydaje, widzowie, że to tak musi być, że tu nie, tu jest gaśnica. No dobra, są schody na górę, no to tak się domyślam, że skoro wyładowałem, no to tu się idzie po kasę, ale tutaj raczej w ogóle dziwnie się idzie po tych schodach, bo tak jakby się nie szło, nie? Chyba tymi schodami się tu chyba w ogóle nie idzie. Nie wiem, blokuje mi się. No bo wiecie, jeśli już no sprzedaż, to ja powinienem od razu tą kasę tu dostać, a nie, że teraz gdzieś mam, nie wiem, w menu szukać, tak? Bo niejako dla mnie, no to... Halo, kasę dawać. Aha, to się nagi... A to co to jest? Co to jest? Diabli wiedzą, co to jest. Bardzo jest to dziwne, nie? Jakby dla mnie gra jest kompletnie nieintuicyjna, gdzie no nie należę do głupich, ale no jakby no jadę do silosa, sprzedaję zboże i teraz kompletnie nie wiem co z kasą dla mnie, tak? Za to zboże. Jakby nie ma żadnych tutaj, widzicie, no nawet podpowiedzi, gdzie mam tą kasę odebrać, no kompletnie nie ma żadnych, no czy w menu to gdzieś, słuchajcie, można znaleźć, no nie wiem, no sprawdźmy, widzowie, ale mi się to osobiście nie podoba, bo mi kasę zżarło.
Zobaczcie, koszt utrzymania ziemi. Tu ostatnio też sprzedawałem za pracownika. No jest, pracownik wziął 6 euro i też sprzedałem i też nie dostałem kasy. Albo tu się coś buguje. Pożyczać nic nie chcemy. To jest dla mnie po prostu takie już dziwne, nie? Stacje rozładunkowe. No dobrze, poszedłem. Na stację za. Tu są narzędzia, produkcja. To jest przetwórnia winogron, no to się ma nijak. Kontrakty to w ogóle. A, czyli kontrakty to mogę zobaczyć, gdzie mam jechać. No dobra, inne. Nie wiem, to mi się troszeczkę tutaj. To mi się, słuchajcie, troszeczkę tutaj nie podoba w tym momencie, bo jakby no. Nie dostałem żadnej kasy. Nie wiem, może dzień się musi skończyć. Jakby rzepak. Mogłem w ogóle do olejarni to sprzedać, a ja to sprzedałem, nie wiem, gdzie pasze i zboża. Nie mówcie, że źle. Nie mówcie, że ja źle. Że ja źle pojechałem. Farmers Market, pasze i zboże południe, a ja jestem, słuchajcie. Bo tu mi brakuje GPS-a. A ja jestem tu. Skup zboża wschód. No ale tu wcześniej był pracownik też ze zbożem. Czyli chyba poszło się walić. Gdzie jest południe? Tu jest południe? O. Gold Crest Valley. No to było to. Tu można sprzedać. Tu jest zachód. Czekaj, inaczej. Dziwne. Naprawdę jest to jakieś dziwne. Chyba będę kogoś prosił, żeby mi to trochę jakoś normalny sposób wytłumaczył, bo powiem wam szczerze, że to jest dla mnie bardzo dziwne. Skup zboża wschód. Tu jest stacja wapnowania. Pasze i zboża południe, czyli ja byłem koło tego. Mogłem jechać tu. Tu jest pasze i zboża południe. Tutaj jest ten skup tego. A tutaj nie występował, no ale to też nie zmienia faktu, widzowie, że no co? Wsypałem swój rzepak i co? Nie wiem, nie wiem, serio. Może dowiemy się tego, słuchajcie, w następnym odcinku. No, tym akcentem, no akurat niezbyt optymistycznym kończymy ten odcinek. No, następnym i tak się nie poddam i tak ten rzepak, słuchajcie, przygotuję. Ale to już przed odcinkiem to przygotuję, żeby potem tylko doglądać. Ale będziemy szukali na pewno tych maszyn do wałowania i jakiegoś nawozu. Także w tym się będę tutaj też doszkalał. No nic, dzięki moi drodzy za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!